Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Po krótkiej przerwie, no cóż, tak wyszło. Oto zwycięzcy konkursu spod poprzedniego odcinka. W tym odcinku do wygrania są kolejne 3 karnety bojowe. Możecie odebrać obecny karnet albo karnet sezonu trzeciego. Wybór należy do zwycięzców. Aby wziąć udział w konkursie na karnety bojowe, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, suba na moim kanale i na kanale Holma oraz komentarz ze swoją nazwą w grze. Dobra, zaczynamy! Na sam początek sprawdzimy, czy pomagier może otrzymać obrażenia od upadku. Mamy harpun, mamy pomagiera i teraz sobie sprawdzimy, czy pomagier może otrzymać obrażenia od upadku. A zrobimy to tak, że ja w niego strzelę harpunem i on poleci siup na dół i dostanie, mamy nadzieję, obrażenia. No, trochę ciszej, bo ucieka. No patrzcie, o, ucieka! I lecimy. O, what? Dobra, Eden, zrobimy inaczej. Ja go po prostu przeniosę tutaj wędką i jak będzie obok mnie, zedytuję pod nim podłogę, przez co spadnie na dół i zobaczymy, czy dostanie damage. To jest dobry plan. To jest dobry plan. Dobra, no to ja go łapię za caban i... O, jest, jeszcze. Chodź, dobra. I bye bye. Umarł. Tak, powalił się, nice. Odpowiedź na mit? Tak. Tak. Następny mit na dzisiaj to... Czy wabik może zdobyć osłonę w siorbanych szuwarach? Holm. Co? Rzuć wabikiem, proszę. Ale musisz poczekać. Dobra. Okej, okay, Holm. Rzuć wabikiem, proszę. Okej. Okay. Proszę bardzo. I... pum. Wabiki na początku nie mają kewa. Ale teraz sobie zobaczymy, czy wabiki mogą tego kewa zdobyć w tej wodzie na śrubanych szuwarach. Więc niech sobie wabik tutaj posiedzi, może zdobywa, go zabuksujmy. Zobacz. Okej, okay, jest ta animacja zdobywania, prawda, tego kewa. Ma kewa! Tak, zbiłem kewa w pumci wabikowej. I tej też. Czyli tak, można uleczyć wabiki w ten sposób. Ale one i tak znikają po jakimś czasie, ale tak można je uleczyć. Dalej, kolejny mit to... Czy pomagier mroku zaatakuje pomagiera ducha? Plan jest taki. Skradniemy powalonego pomagiera z agencji, a następnie zabierzemy go na przejażdżkę do kryjówki mroku. Lecimy. No. Uwaga, uwaga. Podnoszę go i lecimy od razu, do tej bazy, od razu. Okej, dobra. I ja tego pomagiera im po prostu rzucę. I zobaczymy, czy go zaatakują. Ja myślę, że tak, a ty? No, obstawiam, że nie. Chyba nie. Pomagiera ducha, nie? No, zobaczymy. Chyba nie. Niżej. Turbo używa już. I... Dawaj. I uwaga. O nie! Nie! O Boże. Co za bzdura. To lecimy po kolejnego. Prosto w śmigło. Tak, zmiksowaliśmy. O Boże, Blender. Sok z pomagiera. Okej. Okay. Uwaga. Teraz ja zaskakuję. Skacz. I go rzucam. Dobra. I czy go zastrzeli? Dawaj tego pomagiera. Odejdź trochę. Nie, ej, weź go jeszcze dalej rzuć. Jest, zastrzelił go, widziałeś? Co ty gadasz? Ty, bez kitu zastrzelił pomagiera powalanego, widziałeś to? Nie widziałem tego, jestem ale za jaja. Okej. Skacz. Dawaj go. No zastrzelił go, no. Celował w niego bez kitu. Niemożliwe, że to nie było w niego. Spojrzał się w górę, jak go rzuciłem. No, dobra, spokojnie. No to było 100% do niego. Kolejny mit to. Co się stanie, gdy przeszukujemy pomagiera, a następnie ktoś zniszczy pod nami podłogę, pod którą jest launchpad? Dobra, Holm. No. Stawaj tutaj. Mhm. I kiedy? No, kiedy będziesz czuł się gotowy. Dobra. I już? Nary. 3, no. 4. Aha, czyli po prostu się skacze, okej. Okay. Weź jeszcze raz. Myślałem, że to będzie ciekawsze. Rzucę go na launchpada i teraz go przeszukam. Aha, to samo. Nic ciekawego się nie dzieje niestety. Dalej, następny mit to, czy dodek Midasa działa na miecze świetlne? Niedawno do gry z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen wróciły miecze świetlne. Już ich nie ma, ale kiedy były, sprawdziliśmy dla was ten właśnie mit. I tak, dodek Midasa działa na miecze świetlne. W następnym micie odpowiemy na pytanie. Czy miecz świetlny może zablokować mityczną rybkę? Tak, ten mit już był. Prawie pół roku temu spróbowaliśmy poznać odpowiedź, ale niestety mityczna rybka była zbyt trudna do znalezienia, a mieczy świetlnych nie było wtedy w trybie kreatywnym. Na szczęście tym razem miecze świetlne wypadały jak zwykłe przedmioty, co umożliwiło nam je zdobycie w trybie kreatywnym, w którym mieliśmy już mityczne rybki.
Na podstawie naszych testów mieczów świetlnych 6 miesięcy temu przypuściliśmy, że miecze świetne mogą przyblokować mityczną rybkę. Pora sprawdzić, czy mieliśmy rację. Tak jest, miecze świetne blokują mityczną rybkę, ale drugie uderzenie rybką natychmiastowo zbija naszą gardę. Teraz sprawdzimy, czy po Magierze Mroku podniosą Miałśniaka? Miałśniak jakiś czas temu przeszedł na stronę Mroku, a niedaleko jest kryjówka Mroku. Zobaczymy, czy ekipa z tej miejscówki podniesie Miałśniaka. Gdzieś tutaj skrywa się nasz Miałśniak. Musimy go znaleźć najpierw i weźmiemy go do bazy. Widziałeś go? Okej. Okay. No to prowadź. Tylko musimy go od razu wziąć, Hon, pamiętaj, musimy go od razu wziąć. Nice. Dobra, teraz jest twój. Dobra, mam go. Ej, ale mnie walnąłeś znowu. Dobra, szybko. I lecimy. Dobra, przygotuj się na rzut. Ale, o nie, nie rzucaj! Nie, wyjdę, pamiętaj, wyjdę, nie rzucaj, tylko wyjdź. Wyjdę. I podaj. Ale sobie wyskocz. No, dzień dobry. Rzuć mu. Łap. I wracaj do mnie. My stąd odlatuj. Lecimy. Ty, miał się jak uciekał od niego w ogóle. Ty, miał się jak się topi. On miał się jak wraca na swoją miejscówkę. Nie! Ty, patrz, jest pod wodą! Ten mit okazał się być o wiele ciekawszy niż myśleliśmy. Okazało się, że Miałśniak uparcie wraca do swojej fabryki pudełek. Przysiągł, aby ją uchronić. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Niestety snajper odmówił posłuszeństwa, a Miałśniak padł. Dobra, druga próba. Hon podlatuje, Ernest atakuje. Gotowy? Dokładnie tak, lecimy po Miałśniaku. No jasno, lecimy z nim, nie wiem gdzie on jest. O, chodzi tam, patrz, stoi. Dobra, okay. Nawalaj go. Pu! I mamy go, lecimy stąd. Miau, ale się wkurzył. Tym razem podlećmy pod kogoś z kałachem, nie ze snajperką, ponieważ snajperzy są bardzo samolubni. Zauważyliśmy. Najlepiej będzie, Ernest, jak wejdziesz tam bliżej, otworzysz drzwi, wrzucisz go i wyjdziesz. Szybko! Proszę, zostaw proszę, proszę, do widzenia! Uciekaj! Do widzenia, do widzenia! Chodź. Idziemy stąd. Dobra. Jak najdalej się da. Jeśli go podniosą, to stamtąd wyjdzie. Coś tam się niszczy. Ej, pokaż tutaj. To Miałśniak! Przecież to Miałśniak! Podnieśli Miałśniaka, ale super. O kurde, i wraca do siebie. Niech wraca, niech wraca, niech wraca. Zobacz, co jest w sztafie, to poczekajmy, dawaj, dawaj. Podnieśli go i dobra, ja wracam. Dobra, dobra, to ja stąd idę. Po drodze drugiej próby poznaliśmy kilka ciekawostek na temat Miałśniaka. Nie ma on w ogóle animacji pływania. Czy wiedzieliście, że Miałśniak może chodzić po wodzie? Czasami pływanie Miałśniaka psuje się podwójnie. Przez chwilę idzie na wodzie, a następnie pod wodą. Ale zobaczała. Oj? Oj? Tam chyba o, nie, coś? Nie zrobi tego. Dobra, idzie naokoło. Okej. Piękne to jest. No zobacz, fabryka już jest tutaj. No to on tutaj na luzie dojdzie przecież. Ale to jest, nie, no, oficjalnie Ernest wrócił. Tak, wrócił. Ale spokojnie, jeszcze daj mu wrócić tutaj. Zobacz, jak on biegnie śmiesznie, to takim półtruchtem. Czyli tak, po magierze go podniosą, plus Miałśniak uparcie wraca do swojej miejscówki. Dokończmy to. Czy go zostawiamy? Holm, czy opowiadałem ci kiedyś tragedię? O cholera! Dalej, kolejny mit to, czy pistolety Deadpoola leczą Deadpoola tak samo jak graczy? Dla tych, co nie wiedzą, to pistolety Deadpoola mają specjalną, sekretną funkcję, która jest nawiązaniem do supermocy Deadpoola, a mianowicie regeneracji. Co każde trafienie, pistolety Deadpoola leczą osobę dzierżącą tę parę ręcznych armat. Powalimy Deadpoola, po podniesieniu będzie miał 30 HP, tak jak zwykli gracze. Następnie damy mu się kilka razy strzelić i sprawdzimy, czy szara MK powali go na jedno uderzenie. Szara MK zadaje równo 30 punktów obrażeń w ciało. Siema, Deadpool. Okej, teraz dam go pomagierom, żeby go podnieśli. Deadpoola na pewno już podnieśli, więc to mamy z głowy. No i musimy mu się dać tam kilka razy strzelić. Jest, stoi. No to dajmy mu się raz, chociaż. Teraz ty, twoja kolej. Ale ma cel. Ale się stara. No Deadpool. Okej. Teraz powinien mieć jakieś 40 HP, coś koło tego. Okej. I uwaga. Przeżył 30 HP. Przeżył, okej. O, i wygrał. Czyli tak, pistolety leczą Deadpoola. Następny mit to, czy da się otworzyć skrzynkę ducha w przebraniu mroku? No to ja jestem przy skrzyneczce, to jeszcze zniszczę kamerę na wszelki wypadek. I uwaga.
Próba pierwsza. Czekaj też. Nie. Nie da się. No. To było do przewidzenia. A drzwi? Nie. Nie da się. Kolejny mit to. Czy po przeszukaniu pomagiera ujawni się lokacja graczy w przebraniu? Jak już na pewno wiecie, można przeszukiwać powalonych pomagierów. To ujawnia nam lokację skrzynek oraz innych pomagierów na danej miejscówce. Zobaczymy, czy po przeszukaniu pomagiera ujawni się też lokacja graczy przebranych za pomagierów. Okej, więc Holm i Jaylord już się przebrali. Ja teraz do nich wskoczę tym śmietnikiem, powalę pomagiera Mroku i zobaczymy sobie, czy ten pomagier Mroku poda mi lokację Holma i Jaylora. Będę u was za pół sekundy i jestem. O, dzień dobry, okej. Witam. To jest Holm, to jest Holm, a to jest Jaylor, okej. Teraz ja go przeszukam. I... Nie, wiem gdzie jest jego kumpel, ale nie wiem gdzie jesteście wy. Więc nie, nie pokazuje skaner lokalizacji przeblańców. O cholera. Tak, więc pozdrawiam rodziców, siostrę, babcię i psa i kota. Dalej, co się stanie, gdy padniemy podczas podróży sekretnym przejściem? Okej, uwaga, 5, 4, 3, 2 i wskakujemy. I wyskoczyłem powalony po prostu. Okej. O cholera. Ale przenosiło mnie już i mnie cofnęło tutaj. Czyli po prostu nas wyrzuca tam, gdzie jesteśmy bliżej. Wyrzuca nas po prostu do tego punktu końcowego, który jest bliżej końca naszej podróży. A teraz sprawdzimy, czy pomagierzy zdobywają zdrowie i osłonę na arenie, jak zwykli gracze. Na arenie za każdą likwidację zdobywa się 50 punktów zdrowia lub osłony. Zobaczymy, czy działa to też w przypadku pomagierów. Za tym domkiem mamy ostatniego ocalałego pomagiera. I teraz pójdę, dam mu się zabić, ponieważ ma 50 keva. I sprawdzimy, czy odzyska brakującego keva. No jak myślisz, no to jest arena, więc powinien odzyskać. No ja mu tego keva najpierw zbiję, okej? Zbiję mu te 50 keva. Mhm. I myślę, że nie zdobędzie z powrotem. Ja myślę, że nie. Nie wiem. Dobędzie. To hop, tam jest. Hop i nie ma kewa, nie ma kewa. Dobra. I teraz daj mu się zlikwidować. Ładuj. Pumcia, no. What? O, dobra. Pumcia leży. No. No i teraz muszę poczekać, aż pumcia się wykończy. O! Ernest. O. Tak, odzyskał kewa. Odzyskał kewa, 50. Tak? Tak. Jezus. Miałem odzyskał rację, kewa. Pierwszy raz w życiu. Pomagierzy odzyskują HP jak gracze na arenie. Fajne. Na koniec sprawdzimy, co się stanie, gdy zderzą się dwie piłki golfowe z emotki z 5 sezonu. Odbiją się czy przenikną? Nary, klikamy emotkę. Dobra. Dobra, uwaga. Mhm. 3, 4. I no oczywiście. Ej. Okej, nary. 3, 4. O! Yes, jest! Uderzyły się! Styknęły się. I się odbiły. No, jeszcze raz. Nie! O, jest, dobra.